kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, że jak na Państwo, zapraszam tutaj pana burmistrza Wojciecha Iwaszkiewicza. Wielkie brawo również. Poproszę. Panowie starostowie, panie wójcie, pani wizytator, pani dyrektor, szanowna rado pedagogiczna, nauczyciele, drodzy goście, uczniowie, absolwenci. Jestem jednym z was. Jestem absolwentem 4C rocznika 92. Jak pani dyrektor dzisiaj wspomniała, każdy jubileusz jest czasem wspomnień. Naturalną rzeczą jest, że wchodząc w te mury, te wspomnienia odżyły. I tak jak w piosence Jacka Kaczmarskiego, którą dzisiaj słyszeliśmy, każdy sobie dzisiaj pewnie zadaje to pytanie, co się stało z naszą klasą. Ja też sobie to pytanie zadawałem i nawet tak chyba przepowiedziałem tę piosenkę, ale stojąc tutaj na tej scenie, zdałem sobie z tego sprawę, że 20 parę lat temu też stałem i też tutaj śpiewaliśmy piosenkę o szkole. I chciałbym właśnie zacząć od pierwszej zwrotki, żeby obalić tezę, że ta szkoła była szkołą jakąś reżimową, że tu nic nie można było, mimo że zacząłem szkołę w 88 roku, czyli jeszcze można powiedzieć sprzed przemian 89. Więc będąc w klasie maturalnej, nasza klasa napisała piosenkę o szkole i wystąpiliśmy tu publicznie, a jej pierwsza zwrotka brzmiała tak. Gdy idziesz z Setrauguta, rzuć okiem, prawa strona, to nie jest zwykły domek z cegły, to szkoła nawiedzona. I co poeta miał na myśli? Co poeta, czyli my? Dziś z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że mieliśmy na myśli to, że ta szkoła miała ducha. Takiego dosyć specyficznego ducha. On się objawiał w wielu rzeczach. Nie sposób tutaj nie odnieść się do ducha dreptusiów, a jednocześnie no, pana profesora Niedźwieckiego. Bardzo mu dziękuję. Ponieważ nasza szkoła to nie tylko były klasówki, odpytania, tarcza, 7.50, to też były wspaniałe rajdy, to była wspaniała nauka i to był ten czas, kiedy się poznawaliśmy, a osoba pana Tadeusza Niedźwieckiego wnosiła do tego 99% jakości. Ja skromnie powiem, że my byliśmy tym 1%. Bardzo panu dziękuję, panu profesorowi Tadeuszowi Niedźwieckiemu. Pamiętam, kiedyś był rajd, znaczy Kronowo było naszym stałym punktem, bo tam mieliśmy schronisko, ale był chyba rajd po Suwalszczyźnie. I przed autobusem, tu przed szkołą, znaczy dzień wcześniej, tak się nieszczęśliwie stało, że skręciłem nogę. I pan profesor Niedźwiecki czyta listę, tam Kowalski, Nowak, tam jestem, Iwaszkiewicz jest, cisza. Nie ma? Jak to nie ma? No musi być, tak? Bo myśmy tak często chodzili na rajdy, że pan profesor nie wierzył, że nie będę. A, to było do Kronowa, teraz przypomniałem sobie, bo żeby spełnić, traktowałem to jako pewien obowiązek, to oczywiście do Kronowa kolega mnie podwiózł samochodem. I na rajdzie de facto byłem. Ale wracając jeszcze do tych wspomnień. Z perspektywy dopiero wielu lat widać, jak wiele państwo nam daliście, jak wiele otrzymaliśmy. Ja tu widzę swoich nauczycieli, widzę panią wychowawczynię, panią Elżbietę Leśniewską, której bardzo dziękuję za ten trud, który włożyła w nasze wychowanie, bo nie miała lekko. Wielkie brawa. Nie miała lekko i mówię to z pełną odpowiedzialnością i świadomością. My byliśmy klasą, bym powiedział, dobraną jakby, los sprawił, że dobraliśmy się w taki sposób, że byliśmy naprawdę jedną całością. Pomysły nasze były często naprawdę oderwane zupełnie od ówczesnych realiów i pani profesor Leśniewska musiała to znosić. No cóż, 4 lata przetrwała, my też. I teraz przychodzi mi na myśl ostatnia zwrotka tej piosenki. Ostatnia zwrotka tej piosenki, którą śpiewaliśmy tutaj na tej scenie o szkole w klasie maturalnej, brzmiała mniej więcej tak.
Ta zwrotka jest bez sensu. Może nam odpowie, który. Śpiewamy, śpiewamy, lecz dlaczego nie zdamy matury? Tak się złożyło, że maturę wszyscy zdaliśmy. I po tym los nas rozproszył po całym świecie, można tak przyjąć, po Polsce. I choć pochodziliśmy z różnych części województwa suwalskiego, wówczas przecież, pochodziliśmy z różnych części Polski. Dzisiaj jesteśmy w różnych częściach świata, łączy nas jedno. Otrzymaliśmy najlepsze wykształcenie w najlepszej szkole w Giżycku. I to, ja nie waham się tego powiedzieć, nie ma tutaj ani grama kurtuazji, dlatego że jeżeli tu patrzę na swoich nauczycieli i widzę, jak dużą wiedzę otrzymaliśmy, jak wiele tego wykształcenia i wychowania, to śmiem twierdzić, że naprawdę jesteśmy tą elitą intelektualną. Absolwenci pierwszego LO w Giżycku mogą się za takich uważać. Ja pamiętam tak ze swojego doświadczenia, ponieważ dwa razy odbywałem praktyki studenckie w Niemczech i byłem zmuszony niejako przez pół roku w sumie mieszkać wśród rodzin niemieckich i wtedy doceniałem te wszystkie trudne czasy na niemieckim, pani Schenher, ponieważ dużo naprawdę tych barier komunikacyjnych było poza mną. Koledzy, którzy nie mieli takiej dobrej szkoły, mieli o wiele gorzej w komunikowaniu się ze swoimi szefami. Natomiast ja tego nie miałem. Wynikało to też z tego, że wcześniej jeździliśmy na wymiany do Rotenburga i może młode pokolenie dzisiaj nie wie o tym, ale ja pamiętam wyjazd do Rotenburga nieklimatyzowanym autobusem, z jakąś jeszcze wycieczką, z jakimiś problemami, kontrola graniczna, świecenie latarką po oczach, sprawdzanie paszportu. No i przychodzi pan ze straży, wówczas Wojsk Ochrony Pogranicza, Polak, i mówi: pan Iwaszkiewicz dzisiaj nie przekroczy granicy. No przeraziłem się, jak to nie przekroczy? No dzisiaj tego nie rozumiemy, bo tych granic de facto w strefie Schengen nie ma, jeździmy bez dokumentów. No przeraziłem się, jak to, co zrobiłem takiego, no przecież paszport mam nowy, no niemożliwe, że się skończył, więc coś tu jest nie tak. Okazuje się, że to był taki czarny dowcip, dlatego że dodał później: dopóki nie podpiszę paszportu. Rzeczywiście paszport był nowy i to była ta przeszkoda, dla której nie chciano mnie przepuścić przez granicę. Więc reasumując, od 1988 roku, kiedy tu zacząłem swoją naukę, do dziś świat się bardzo zmienił. Nie ma kontroli granicznych, żyjemy w zasadzie w jednym państwie europejskim. W 1989 roku zaczęła się nowa era w historii Rzeczypospolitej i można by było powiedzieć, tylko się jedno nie zmieniło. Nie zmienił się poziom tej szkoły. Wczoraj na pasażu widziałem uczniów i tak trochę poczułem się jak w wehikule czasu. Ja jestem trochę starszy, ale zauważyłem, że chyba pasowałbym do nich, bo są tą czwartą C, taką, którą my byliśmy. Naprawdę, czasy się zmieniły, ale my jesteśmy wciąż ci sami, absolwenci, uczniowie pierwszego LO. Także jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy wnieśli ten... Wielkie brawka poproszę jak najbardziej dla pana burmistrza. I nie chciałbym nikogo pominąć, ale za moich czasów dyrektorem była pani profesor Wielgosz, którą serdecznie pozdrawiam, pani profesor Paschalska w czwartej klasie. Widzę swoich nauczycieli od polskiego, panią Iwonę Rosę, panią Marię Grodzką, panią Bronisławę Pstrak od fizyki. Widzę panią Danutę Głowacz, no, pana Niedźwieckiego. Nie chciałbym tutaj wymieniać nazwiska, bo wszyscy w jakiś sposób wnieśli ten swój wkład. Tylko już na koniec, zanim jeszcze tak oficjalnie podziękuję, powiem, że pamiętam taką historię na fizyce właśnie. Tutaj do pani Bronisławy Pstrak się zwracam. Fizyka nigdy nie była moją mocną stroną, to się przyznaję. Siedziałem na pierwszej ławce, no i tak się złożyło, że był taki system, że cztery osoby szły do odpowiedzi. Tablica była dzielona na cztery części. Proszę bardzo, raz, dwa, trzy, czterech do tablicy. No i zostałem trafiony. Idąc do tablicy, myślę sobie, że dodatkowo jeszcze zatopiony. No i wówczas rzuca mi pani profesor koło ratunkowe, chyba zupełnie nieświadomie. Dzisiaj sprawdzę, czy to koło ratunkowe jeszcze istnieje. Pyta się, czy ktoś potrafi pisać taką czcionką. I to była taka czcionka gotycka.
Ponieważ ja wcześniej próbowałem coś takiego robić, więc szybko pierwszy podniosłem rękę, mówię, ja umiem. To proszę usiąść, to ty pójdziesz, tak? I dostałem zadanie uzupełnienia listy nauczycieli w Izbie Pamięci. Tam parę zdań dopisałem, rzeczywiście to było to koło ratunkowe, więc jakiś tutaj ślad po mnie też pewnie pozostał. I dzisiaj chciałbym na ręce pani dyrektor Iwony Rosy złożyć taki list gratulacyjny za utrzymywanie tego poziomu i jednocześnie symbolicznie monografię Giżycka ze specjalną dedykacją. Słucham? Możemy poprawić. Jest jeszcze jedna strona. Oczywiście z okazji tego pięknego jubileuszu, natomiast jest to pierwsza dedykacja, bym powiedział, bo myślę, że za 10 lat będzie druga. I wszystkiego dobrego życzę i trzymać tego poziomu. Gratuluję i jeszcze raz dziękuję Państwu za otrzymanie naprawdę wspaniałej rzeczy, czyli naprawdę wykształcenia na wysokim poziomie i wychowania, a do młodego pokolenia teraz zwracam się, docenicie to za jakiś czas i zobaczycie, że skończyliście naprawdę dobrą szkołę. Wielkie brawa. Kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie, pamiętaj, że jak na